Muzułmańska koncepcja Boga posiada wiele podobieństw z chrześcijańską koncepcją Boga. Jest to coś, czego należałoby się raczej spodziewać, skoro historycznie islam wyrasta przecież na tradycji judeochrześcijańskiej i dlatego musi posiadać pewne elementy prawdy. Pomimo to, nie widzę jednak żadnych dobrych powodów do tego, by uznać, że koncepcja Boga islamu jest prawdziwa. Mówię teraz bardzo szczerze, że nie zamierzam swoimi słowami nikogo urazić, upokarzać czy atakować personalnie. Chciałbym po prostu zapytać, jakie są dobre argumenty za tym, że koncepcja Boga islamu jest prawdziwa? Tak jak mówi Koran, jeśli mówisz prawdę, pokaż swój dowód. Podzielę się z wami dwoma powodami, dla których ja osobiście jestem przekonany, że koncepcja Boga islamu jest nieadekwatna. Moje obiekcje będą zarówno filozoficzne, jak i historyczne. Moją filozoficzną trudnością jest to, że islam wydaje się posiadać moralnie nieadekwatną koncepcję Boga. Muzułmanie i chrześcijanie zgadzają się z tym, że Bóg jest z definicji najwspanialszym bytem, jaki tylko można pomyśleć. Jeśli więc byłoby do pomyślenia cokolwiek wspanialszego, to właśnie to byłoby wtedy Bogiem. Dlatego też Bóg z konieczności jest najwspanialszym możliwym do pomyślenia bytem. Poza byciem wszechmogącym, wszechwiedzącym, wiecznym itd., najwspanialszy możliwy do pomyślenia byt musi być także nieskończenie miłosierny, bo to oczywiste, że lepiej być miłosiernym niż niemiłosiernym, a Bóg jest moralnie doskonałym bytem. Dlatego też Bóg, jako moralnie doskonały byt, musi być także nieskończenie miłosierny. I taki też obraz Boga znajdujemy w Biblii. Mówi nam ona, że Bóg jest miłością i w tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że to On sam nas umiłował i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Albo mówi gdzie indziej, że Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy jeszcze byli grzesznikami. Cóż to za kontrast z tym, co czytamy w Koranie o postawie Boga względem grzeszników? Zgodnie z Koranem, Bóg nie kocha grzeszników. Posłuchajmy kilku wersetów. Bóg nie kocha niewiernych. Bóg nie kocha złoczyńców. Bóg nie kocha pysznych. Bóg nie kocha występnych. Bóg nie kocha marnotrawców. Bóg nie kocha zdrajców. Bóg jest wrogiem niewiernych. Wielokrotnie Koran oświadcza, że Bóg nie kocha tych samych ludzi, o których w Biblii czytamy, że kocha ich właśnie tak bardzo, że posłał swojego jednorodzonego Syna, by za nich oddał swoje życie. To może brzmieć paradoksalnie, biorąc pod uwagę fakt, że Koran nazywa Boga nieskończenie miłosiernym, dopóki nie zdasz sobie sprawy, że zgodnie z Koranem, miłosierdzie Boga ogranicza się tak naprawdę do tego, że jeśli wierzysz i spełniasz dobre uczynki, to wtedy Bóg odpłaci ci tym, na co zasłużyłeś i doda do tego jakiś bonus. Dlatego też Koran mówi, pracuj, a Bóg dostrzeże twoją pracę. Każda dusza dostanie pełną odpłatę zgodnie z tym, na co zasłużyła. Na tych, którzy wierzą, spełniają dobre uczynki, modlą się i dają jałmużnę, czeka zapłata od Pana. Zgodnie z Koranem, miłość Boga jest zarezerwowana tylko dla tych, którzy na nią zapracowali. Mówi on, że tych, którzy wierzą i spełniają dobre uczynki, Bóg obdarzy miłością. Koran zapewnia nas więc o miłości Boga do tych, którzy się Go boją i czynią dobro, ale już nie do grzeszników i niewiernych. Zgodnie z islamem, Bóg nie jest więc nieskończenie miłosierny. Jego miłość jest bowiem częściowa i trzeba na nią zasłużyć. Czy nie sądzicie, że to bardzo nieadekwatne pojęcie Boga? Boga, który mówi, jeśli jesteś w stanie sprostać tym standardom, dopiero wtedy Cię pokocham. Jako najwspanialszego możliwego do pomyślenia bytu, najbardziej doskonałego moralnie, źródła wszelkiego dobra i miłości, miłość Boża musi być bezwarunkowa i całkowita. Dlatego też muzułmańska koncepcja Boga zdaje się nieadekwatna moralnie i na gruncie filozoficznym nie jestem w stanie się z nią zgodzić.